lustro dla wszystkich zakochanych, którzy mają być może jakiś kryzys w związku. Witam serdecznie wszystkich kochanych subskrybentów i słuchaczy, nowych widzów. Owszem, proszę o subskrypcję z dzwoneczkiem, byście dostawali codzienne moje filmiki z wróżbami. Zapraszam oczywiście wszystkich nowych słuchaczy i widzów, byście ze mną pozostali. I widzów wszystkich proszę również o lajki, komentarze, bym czuła Waszą interakcję, energię, obecność. Dziękuję serdecznie za piękne komentarze wczoraj, że życzycie mi zdrowia, bym odzyskała głos. Jestem troszkę przeziębiona, co utrudnia mi właśnie nagrywanie, ale głos już powoli jest z powrotem. Przeziębiłam się po mojej podróży, ponieważ jest bardzo duża różnica temperatur. Tam, gdzie byłam, na kapwerdiańskich wyspach, czyli wyspach Zielonego Przylądka, jest codziennie 27 stopni Celsjusza, nawet nieraz 30, natomiast tutaj oczywiście wróciłam, od razu były 3 stopnie i w nocy minus 1 lub 0, więc był to od razu dla mnie taki, powiedzmy sobie, temperaturowy szok i siadło mi to niestety na gardło. Dobrze, ale zaczynajmy, bym właśnie nie dużo naprężała tego głosu. Dzisiaj lustro, kochani Państwo. Po prawej stronie jesteście Wy, osoby pytające, Wasze myśli, uczucia i zamiary. I po lewej stronie jest osoba, o którą pytacie, Wasza ukochana. Jego myśli, uczucia i zamiary. Po środku są dwie karty tarota, które mówią o tym, co Was łączy. Jakie macie wspólne, być może, myśli, uczucia, lęki i tak dalej. Zobaczmy, co pokażą karty. Na pewno na dnie już u Was kart Lenormanda widzę, że jest jakiś kryzys. Dlatego powiedziałam, dla wszystkich zakochanych z kryzysem, ponieważ widzę, że coś się tutaj już zakończyło, umarło. Czyli, nie wiem, komunikacja umarła, spotkania umarły, być może nawet zerwaliście tą relację i no jest śmierć, tak? Czyli jest rozłąka jakaś, czy jest jakiś kryzys rzeczywiście i czekacie, by coś się narodziło na nowo, by coś z martwych wstało, by coś się odnowiło. Czekacie na nową szansę. Po stronie Waszej właśnie jest taka karta, czy taki temat już na dnie, na spodzie kart Lenormanda. Zobaczmy, co w Waszej głowie, osoby pytające. W Waszej głowie jest nadzieja. Nadzieja na to, by rzeczywiście wszystko potoczyło się jeszcze dobrze, by się naprawiło, by te czarne chmury, czyli problemy się rozeszły i by nastąpiło słońce, rozjaśnienie, czyli znowu światło. Światło w tunelu, czyli by te problemy, które są między Wami, które wiszą tutaj, tak, ciemne, niewyjaśnione, by się wyjaśniły i by sprawy Wasze, sprawy przede wszystkim Waszej relacji, potoczyły się jeszcze dobrze, pozytywnie. Takie są Wasze nadzieje w głowie, na poziomie mentalnym. Zobaczmy, co jest w głowie u Waszej osoby ukochanej. Też pragnienie szczęścia, pragnienie odzyskania czy odnowienia szczęścia, które mieliście wspólnie. Myśli Wasz partner o odbudowaniu tego szczęścia, o powrocie tego szczęścia, niemniej jednak koniczyna mówi o krótkotrwałym szczęściu, które pojawia się i tak szybko, jak się pojawiło, tak szybko też może zniknąć. Więc uważajcie, jeśli będzie jakaś odnowa, szansa, kontakt, uważajcie, by znów czegoś tutaj nie zepsuć, by to szczęście nie było za krótkie. Teraz przejdźmy do Waszych uczuć. Wasze uczucia, osoba pytająca, jest pragnienie harmonii, pragnienie pogodzenia się, pragnienie
znowu tej silnej chemii. Jest tutaj widoczna duża seksualność, duże przyciąganie. No, czujecie się bardzo z tym partnerem kobieco. Pragniecie być kobietą właśnie pożądaną, czujecie się seksownie przy nim i pragniecie, by to wróciło. W sercu macie przede wszystkim tą magiczną chemię, magnetyczność, tą no, niesamowitą seksualność, atrakcyjność, która was tutaj w tym związku pociąga obopólnie. I to pragniecie, by wróciło. Czujecie się też przy tym partnerze atrakcyjnie, kobiece. W jego sercu, uczuciach, emocjach jest tęsknota. Tęsknota, myśli, rozmyślanie, być może również no, intensywne rozmyślanie i tęsknota w wieczorowych porach i w nocnych, w nocy. Być może jakieś sny wręcz, plany wieczorami, wieczorową porą, by to wszystko wyjaśnić, by nastąpiło znowu jakieś zbliżenie. No, powiem też szczerze, że ta karta to jest karta niewyjaśnionych spraw, że jest między wami dużo spraw pod osłoną nocy, czyli jakichś sekretów, czyli wie wasza osoba ukochana, że należy coś wyjaśnić, by to szczęście właśnie wróciło, które on ma w głowie, za którym tęskni. Te sekrety, niewyjaśnione sprawy należy przegadać, przedyskutować, wyjaśnić, żeby sytuacja stanęła się klarowna, klarowniejsza, jasna. Więc tutaj na pewno tęsknota ze strony mężczyzny, element męski. Zobaczmy jeszcze, co macie, kochani, w zamiarach. Wasze zamiary, osoba pytająca, to no niestety jesteście jakieś zablokowane. Wiecie, że jeśli wrócicie do siebie, że jeśli znów będzie kontakt, spotkania, komunikacja, to jest to ciężka, żmudna praca nad tym związkiem, nad tą relacją. Ponieważ jest dużo rzeczywiście być może jakichś sekretnych spraw między wami, które psują tą relację. Tutaj pokazuje ta karta dużo blokad, dużo mozolnej, ciężkiej, długotrwałej pracy nad tą relacją, o której wiecie, zdajecie sobie z tego sprawę. Natomiast no, macie jeszcze dużo lęków, blokad i jakby jest taka oziębłość tutaj pokazana też. To trzeba pokonać. Te blokady, które są tu ogromne, należy w najbliższym czasie pokonać. Takie są wasze zamiary, by coś się znów odrodziło i udało. Co jest w zamiarach waszej osoby ukochanej? Komunikacja. Osoba ukochana zamierza, pragnie, planuje do was napisać lub zadzwonić lub no, nawiązać z wami na pewno kontakt. Czyli komunikacja, która została z rozmaitych powodów, problemów, tutaj zaniechana, uśmiercona, zastopowana, na pewno on chce odnowić tą komunikację, czyli w najbliższym czasie przyjdzie jakaś wiadomość od niego. Spodziewajcie się jakiejś informacji, być może, no być może przez WhatsApp, Messenger, SMS, być może jakiegoś telefonu, być może zadzwoni, na pewno odezwie się, ponieważ to on planuje. U niego też na dnie kart Lenormanda jest miłość, czyli są uczucia, jest uczucie miłości, tęsknoty, pragnienie dualności. Nie są emocje, które go opływają. On nie może jakby o was zapomnieć. Jest jakieś silne uczucie, przyciąganie również, tak? Mówiliśmy już o seksualności, o chemii. Jest również z jego strony tutaj no, karta emocji, miłości wręcz. Czyli on tak jakby was ciągle jeszcze kochał i tęsknił za wami. Także piękne karty z jego strony. U was troszkę blokad. W tym lustrze nie pokazują się jakieś karty podobne, czy te same. Natomiast to, co widzę u niego, są piękne karty, pragnienie szczęścia, tęsknota, rozmyślania, pragnienie kontaktu, wiadomość i miłość, emocje. Natomiast u was problem są te blokady, jakieś lęki, jakieś no, coś, co was przygniata, przeciąża w tej chwili.
i co należy oczywiście w najbliższym czasie pokonać. Zobaczmy, kochani Państwo, co Was łączy, co pośrodku jest. Już widzę to, co Was łączy. Tutaj na dnie kart Tarota jest śmierć. Śmierć, powtarzam, jest już drugi raz tematem tego czytania. I w kartach Lenormanda pojawiła się śmierć i w kartach Tarota. Tak znaczy to dla mnie, że rzeczywiście coś między Wami w tej chwili umarło, zablokowało się, skończyło. Dlatego czekacie obydwoje na nowy początek, na nową szansę, na wyjaśnienie spraw i zaczęcie wszystkiego od zera. O tym mówią również te karty, o zmartwychwstaniu, narodzeniu się czegoś nowego, przyjściu właśnie po tej śmierci, coś, co się zawaliło, umarło, przyjście czegoś nowego. Zobaczmy teraz, co pokażą karty Tarota, co Was łączy. Pierwszą kartą, co Was łączy, to jest rzeczywiście, mogły tu być jakieś sprzeczki, kłótnie, nie wiem, walki ego, nie wiem, jakieś po prostu no, awantury, tak? Mogliście się tutaj pokłócić. Piątka kijów to karta rzeczywiście konfliktu, karta rywalizacji silnych ego. Być może tutaj właśnie był jakiś no, duży konflikt. Ta karta mówi również o rywalach. Być może są jakieś inne trzecie osoby, które się tutaj mieszały w Wasz związek lub jakieś trzecie osoby, które coś tutaj właśnie, nie wiem, zaintrygowały, zamieszały, wtrącają się lub jakieś inne trzecie osoby, które przeszkadzają Waszemu szczęściu. No, nie mówię, mam nadzieję, że nie ma jakiegoś trójkąta, że nie ma jakiejś osoby trzeciej czy innych właśnie rywali, którzy tutaj chcą Wam odbić partnera lub partnerkę. Natomiast no, na pewno jest tutaj konflikt, który Was rozdzielił, który Was jakby poróżnił i jest teraz tutaj tym problemem, który Was właśnie tutaj łączy, czyli problem obopólny, który macie, który Was niestety łączy, to jest ta kłótnia czy jakieś, no nie wiem, ostre sytuacje, które się między Wami wydarzyły i które doprowadziły do tej śmierci, do końca tej relacji. Drugą kartą Tarota jest karta piątki monet. Karta piątki monet mówi o spustoszeniach, o nędzy, o żalu, smutku, rozpaczy, o pustce, o biedzie, biedzie również duchowej, emocjonalnej, po tym końcu, po tym właśnie zakończeniu Waszej relacji. Smutek po stracie, negatywne myślenie, strach, lęk i właśnie tutaj załamanie się, tak? Niedostrzeganie, że tutaj jest klucz, by otworzyć następne drzwi lub by otworzyła się nowa szansa. Niedostrzeganie tej szansy. Tutaj jest rzeczywiście po obu stronach, czyli to, co Was łączy, jest niesamowity smutek i żal po stracie, po zakończeniu tej relacji, po zerwaniu tej relacji i z powodu tego wielkiego kryzysu między Wami. Także oboje jesteście smutni, rozżaleni, niezadowoleni, że stało się tak, jak się stało, że wydarzyło się to, co się właśnie wydarzyło. Zobaczmy, kochani, jeszcze na koniec, co chce Wam powiedzieć partner, czyli Wasza osoba ukochana, o której teraz myślicie, oglądając mój filmik i moją wróżbę. Co chce powiedzieć Wam osoba ukochana? Wow, piękna karta mi wypadła, kochani. Liebe, czyli miłość. Wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Kiedy miłość jest odpowiedzią, po co stawiać jeszcze pytania? Czyli miłość. Miłość, uczucie miłości jest między Wami, które czujecie, dlatego jest taki smutek, taka pustka, taki żal.
Piękna karta na koniec, nic dodać, nic ująć, więc zostawiam Was z tą kartą, być może położę ją tutaj. Dziękuję serdecznie za obecność i proszę o kontakt ze mną, jeśli pragną Państwo wróżb indywidualnych. Kontakt na e-mail ze mną jest pod moim filmikiem i w komentarzach. Piszcie na e-mail, jeśli chcecie indywidualne wróżby oparte na Waszych zdjęciach, datach urodzenia i osobistych pytaniach do kart. Zapraszam. I do usłyszenia, kochani, już wkrótce.